po 2 latach przerwy udało się znowu przeprowadzić konkurs i odbyć galę reportażystów polskich. A idea naszego konkursu jest bardzo prosta. Jest tak, jak nasz patron Melchior Wańkowicz to widział, czyli być ciekawym świata, być ciekawym ludzi i szukać odpowiedzi, dlaczego tak postępują, dlaczego podejmują takie, a nie inne decyzje. Reportaż jest jakby dodatkiem uzupełniającym zawartość prawdy w przestrzeni informacyjnej, tak bym to powiedział, no bo prawdziwy reportaż nie może być zmanipulowany, bo słuchacz, zwłaszcza słuchacz radiowy, ale także telewizyjny, prędzej czy później zorientuje się, że coś jest kłamstwem w czymś, co miałoby być reportażem. Nagrodzony reportaż nosi tytuł Tola. To opowieść o Franciszce Ramotowskiej, łączniczce Armii Krajowej, a tę opowieść przechowuje jej rodzina. Franciszka Ramotowska miała bardzo trudne losy, bardzo trudną historię i to dzięki temu, że ta rodzina tą historię tak pieczołowicie przechowuje, mogłam ją poznać, a także słuchacze radiowi, bo tą historię dzięki reportażowi udało się opowiedzieć. Historia kłamstw krwią haftowana to reportaż taki przeglądowy. Może to nieładne słowo do dzieła, które uznajemy za artystyczne, ale chodziło mi o to, by pokazać wszystkie zbrodnie, które Rosjanie popełnili wobec Polaków w czasie II wojny światowej i po zakończeniu II wojny światowej. Jest to zapis wędrówki śladami legendarnej położnej z Auschwitz, która uratowała tysiące dzieci. Przyjęła porody w warunkach po prostu poniżej godności człowieka, która była matką dla tych rodzących kobiet. Niezwykła postać, która zafascynowała bohaterki mojego reportażu, czyli 4 studentki położnictwa na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Dla reporterzysty no to jest taka fajna okoliczność, kiedy praca zostaje doceniona. Tak naprawdę, tak jak wielu kolegów mówi, te nagrody to są przede wszystkim dla bohaterów, o których robimy reportaże. O ludziach, którzy nas wpuszczają do swojego życia, opowiadają o historiach dużych, o historiach małych, dzielą się osobistymi przeżyciami. My to w formie reportażu puszczamy w eter, idzie to w świat, więc ich historia nie jest tylko historią, która jest tak blisko nich i znają ją tylko najbliżsi, tylko no, dzięki naszej pracy może ją poznać bardzo, bardzo dużo ludzi. To taki miły moment. My pracujemy na co dzień, pędzimy, nagrywamy, rozmawiamy, a to taka chwila nagrody, wytchnienia. Też to jest coś, co dodaje sił i otuchy przed kolejnymi nagraniami i jest takim, myślę, że zwieńczeniem tej pracy. Ja te nagrody traktuję nie tylko jako pojedyncze wyróżnienie za ten konkretny reportaż, ale ja tematyką zbrodni stalinowskiej wobec narodu polskiego zajmowałem się przez 15 lat, pracując na Białorusi i w Rosji. I to jest też takie podsumowanie tego, że ta moja praca to nie była tylko praca puszczona raz na antenie i do archiwum, ale coś, co jest dziś potrzebne przede wszystkim młodemu pokoleniu, czyli ta jeszcze żywa historia i wspomnienia. I świadectwa.